Co nie od... Aha, hamulec. Karton wyplułaś z drugiej strony. Wyplułaś go z drugiej strony. Trochę filmuję ciebie. Jest przygoda, że nie tylko wczasowanie, tak? Jakoś koleżanka po metrze po dwa i wyjeżdża. Widzicie, jaka to jest kobieta obrotna. Nie podda się. Ale się nie podda. Ja bym się dawno poddała, bym pociągnik już poszła. A ona nie. Kroczek po kroczku, metr po metrze. I zobaczcie, ile przejechała. 2 metry przejechała. Kolejne 2 metry, a tu już ją czeka miła niespodzianka, bo już jest twarda ziemia. Zobaczymy, jak ja jutro wyjadę. Też mnie nosiło na tym piasku tam trochę. I się udało wyjechać autem, a przyczepę jak to się mówi, jutro pan tutaj wędkarz pojechał dalej i ma być tu całą noc. Przyjechał takim terenowym autem 4x4 z hakiem, podczepi koleżankę i ją wyciągnie. Odsiecz przyjechała, pan pociągnie. Tutaj. Normalnie się nawet nie zachwiał. Nawet nie poczuł, że ma... Magda, teraz wiesz, jakie auto masz kupić. Nawet nie poczuł, że on tu stał. Tam do... Na równo jak wyciągnie. Kolejny dzień. W sumie dni mijają. Już jesteśmy tutaj drugi dzień. Dzisiaj mieliśmy wyjechać, ale postanowiłam jeszcze zostać i przetestować lodówkę. Wtedy staliśmy trochę tutaj bardziej krzywo. Teraz wyrównałam. Jest o wiele prościej. Zobaczymy, czy lodówka będzie chłodziła, bo podobno nie chłodziła, dlatego że było krzywo. Troszeczkę dzisiaj jeden podjazd zniszczyłam.
tutaj na deskach podjazd, żeby to jakoś wyrównać. Ale tutaj jest tak spokój, taka cisza. Jest takie tutaj fajne miejsce. Mamy też naturalne spa, ponieważ tu zaraz wam idę pokazać. Na zmianę z Amelką. Mnie nie zobaczycie, bo Amelka nie chce mnie sfilmować, albo nie wiem, może później jeszcze zrobi. Zobaczycie. To mamy naturalne spa, kąpiel błotna. Amelka jest ubrana w błotko. Jak tam, potworze, wstajesz i się idziesz opukać? Chcesz czy nie? Wstajesz? Tak? O! I potwór szybko do wody! O! O! I zaraz! Powiedzcie mi, jak tu stąd odjechać? Jak tu jest tak fajnie? Do tego, no w sumie tutaj bardzo się robi woda mętna, ale powiem wam, jak tu się stoi, to jest pełno małych rybek, takich, powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać, 4-centymetrowe, nie wiem czy je widać, no. I one tutaj obgryzają nogi, jak w naturalnym tym, jak te rybki tam, co ludzie jeżdżą, żeby basen, do basenu wchodzą i te rybki obgryzają. Dzisiaj jedna strata, jedynie co mnie spotkała, to w jeziorze zgubiłam okulary słoneczne. Amelka mnie ostrzegała, ale jeź, jak fajnie, mówię wam. O. Amelka, fajnie tutaj jest? Jak stąd? Powiedzcie mi w komentarzach, czy wy, jeżeli mielibyście możliwość zostać sobie tutaj dłużej, zostalibyście, czy jednak byście wyjechali dalej? Dlatego postanowiłam w tym miejscu testować lodówkę, ponieważ jestem bardzo blisko tego pana, który mi ostatnio ją naprawiał. W razie czego coś jeszcze będziemy próbowali zrobić. Łapki w górę! A, łapki w górę. To teraz ja idę do kąpieli błotnej. I dawaj. Teraz ja mam kąpiel błotną, tak? Amelka? Amelka mi zrobiła? Wyczyściłam się. To jest to, co wam mówiłam wcześniej. One w tej chwili się oswajają z tym, że tu sobie siedzę i za chwilę bardzo delikatnie muskają nogi. Kiedyś widziałam w telewizji taką pielęgnację. Fajne takie gilgotanie, ale powiem wam, że teraz te rybki o wiele mniej mnie obskubują. Przed tymi błotnymi kąpielami o wiele więcej to było. Czyli tak jakby te błotko
coś sprawiło, że rybki mniej skubią.